Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja oczywiście jestem Gremlin i słuchajcie, dzisiaj gramy z ekipą. Jestem imitatorem, jeszcze mam Slaughtha, więc będę wiedział sobie, jaką rolę podpierdzielę wcześniej, więc całkiem miło. Oczywiście, jeżeli sobie, to chyba zreportuję, jeśli dobrze kojarzę, jak to działa. Zachęcam oczywiście do łapkowania, subowania. No i co? Cyk, zróbmy te komsy. 8, 1, 3, 2, 0. Raz, 2, 3, 4, 6. Cyk. Wow. Z 5 osób jest w No właśnie, Radzie, ktoś ja robił dolne. Problem polega na tym, że ja z kimś stałem na komsach, nie? Ja z kimś stałem na komsach i dwie osoby wbiegły do pomieszczenia, w którym staliśmy, i jedna z nich zrobiła killa, więc trochę myślałem, że zrobię double killa, więc po prostu spanikowałem i dałem report. Dobra. No bo to było tak, że my stoimy w komsach i dwie osoby biegły. A ta osoba na komsach nadal. No spanikowałem na komsach, bo my we dwójkę tam staliśmy i dwie osoby wbiegły do środka i jedna z nich zabiła. Nie będę, to często panikujesz. No ej, jakby dwie osoby ci wbiegły. Słuchajcie, misiaczki, mam bardzo ważną rzecz. Nie, przez siebie przegrałeś, trzeba mnie wysłać. Głosował, co nie? No właśnie. Hubi, jeśli wie, kto jest Vexi, to zostaw tego łapkę w górę. Okej, to Vexi. Yes. Nie, no już nie, tak, nie mam pojęcia, kto był z nami. Dzisiaj jest wyjątkowo nieśmieszny. I będę słuchał. No ktoś chciał double killa zrobić po prostu i się wystraszył. Na czym polega dowcip? Vexi, to co, wyrzucimy tego Delvexa? Nie, no skipujemy. No dobra, przekonałeś. Ja tam na komsach byłem ostatnią osobą. Nie, na Deliri mi tryharduje, ja no nie wytrzymam. No dobra, no ale osoba, która biegła z tobą, zabiła. To jeszcze był. Trzecia osoba, która biegła, to tam została? No, osoba wybiegła? Ktoś z tobą wbiegł i zabił, ale on się nie przyzna, kto to był. Znaczy ta osoba wbiegła przede mną i to sporo przede mną. Czyli nikt dodatkowo się... Potem ja dobiegłem. Czyli nikt się nie przyznaje, że do Fisa wtedy wbiegł. Skoro ona w ciebie z tobą nie biegła, to może na Zwenta wyskoczyła, bo jakby. Bo ja zrzuciłem menu komsów i zobaczyłem dwie dodatkowe osoby. Ja tam jestem daleko od sytuacji. Ja tam widziałem trzy osoby. No ja jestem Brad Progress, jakąś połową lobby. Między reaktorem a labem. No bo ja jestem w reaktorze, na pewno. Ja do Fisa wbiegłem jako drugi. Już ktoś stał i naprawiał tam. Ja jako pierwszy wbiegłem. On to no. Dopiero, że teraz się przestałeś. I GBN jako trzeci. No bo ja tam jeszcze coś robię poza I potem dwie jeszcze ja dodatkowe osoby weszły. Potem ja jako czwarty, nie było. Ja mam nie, taką no, przecież teorię. Dodatkowa osoba, ja mam taką teorię, miałem, że... Ja widziałem trzy osoby. Czyżby ja mam taką teorię, że Kosiarzek po prostu no, Hubiego, popełnił samobójstwo i próbował zrobić Czerwila. To jest takie Prosecutor. To był. To jest moja teoria, polega na tym, że Kosiarz tam się wywalił. Kto był prosekutorem? Szybciutko. Zaraz się dowiecie, kogo brakuje. Nie wiem, nie jestem w stanie powiedzieć. Ajajaj. Altruistą. AB. Ajajaj. No, jak ktoś zreportował jednak. Co tak szybko? No bo ktoś zabił Gremlina i skoczył do Venta, więc nawet nie wiem, jak gonić. No to od razu reportujecie. No ale no chłop skoczył do Venta, no to co mieliśmy zrobić? Iść za nim. No dobra, no to ale i tak trzeba było to naprawić. No dobra, ale... No to my chcieliśmy, ale ktoś zreportował. No ja zreportowałem. No. Czyli GBN, ja tam z tobą stałem. Tak, ty, ja... Tak krew adminie był. No to GBN. A gdzie jest kill? Zaraz przed zaoficem. No, ja tylko pragnę zauważyć, że chyba Delvex był zły, bo chyba nikt z nas nie umarł tutaj, no, więc to tak moja tylko uwaga. No. Ale Kosia no, zabili ale on chyba. Się ale Kosia pierwszy umarł. A? On się umarł. Moją teorią jest to, że on się sam wywalił, ale to... A Delvex był zły. No, no o tym mówię właśnie. A jeszcze raz powtórzcie mi proszę, gdzie Gremlin leży? Między ofisem a adminem. A to za daleko I ode mnie. Klakiera widzieliście tam. No, zeportował. No, ale mam taką teorię, że jeśli go nie widzieliście, no to mógł wskoczyć do Venta i bait. Nie, no nie, nie, nie. Nie wskoczyć do Venta. To nie no jest nie takie, bo ja tam podbiegłem i klakier też podbiegł. Tak, ja tam chwilę zabiłem. Nie widzieliście go.
Tak, bo ja tam jeszcze podbiegłem. Nie mógłby dowieść do Venta, jeśli skoczył do Venta. Ogólnie Vex chyba z czysty mi się wydaje, bo wtedy robiłeś tam kabelki w locker roomie, co znaczy przed tym. Mam zdaniem, że Vex jest w ogóle tym prosekutorem, który nie zabił ten Vex. Nie, co ty. Powiedziałem, żeby na skipa dać. Ja byłem tak, w jest teraz. Dobra, no, dasz na skipa, bo ty chciałeś go wygłosować, tak? Ej, ja to czy niewinny. Vexi, byłeś w komsach, a gdzie konkretnie stałeś? No w dolnych komsach, ale pobiegłem teraz na górę, na X-a, bo a, dobra, to tak. Bieg właśnie. To ja właśnie wbiegłem, no. To więc no. Ja byłem na Greenhouse'ie, więc byłem nie no ja dobiegałem tam. Ale no... Od kafeterii. Robiłem. Ja od razu tam pobiegłem, pierwsze co. A co tam pobiegłeś? Że kto, że dobili? O, AB? Nie, AB, po co tam pobiegłeś? Ja po co pobiegłem? No przecież na początku tam pobiegłem, na samym początku rundy tam biegłem. Zanim jeszcze kompsy weszły, to tam już byłem. Dobra, nie mam jeszcze nie poznać. Kurde, co mam wam powiedzieć, to że biegłem na te... Na Greenhouse'a. O, to ja. Ajejej. Czy dajesz na siebie Loki? O, Loki, czemu nie dojesz na siebie? Loki skipnął. Loki z Jesterem i nie mam siebie. Ja pierdolę! Jak głupio trzeba zrobić, żeby w pierwszej rundzie głosować na siebie, no jako Jester. Ja no top 10 zagra, nie? To co, lecimy do kolejnej rundy. Jesteśmy crewmate'ami. No dokładnie Majorem. Dobra. Lećmy na skana. Zobaczmy, czy ktoś tu się... O, Vixa. Dobra, Vixa jest full clear. To mogę z nią latać. Mamy też inżyniera. Mamy jednego taska w specimenie. Okej, dobra, lecę za Vixą. Gdzie ta Vixa? Tam jesteś, Vixa. Popilnuję cię. Chodź do specimena. Dobra. No i umarli gracze Yumi. Została wyciszona. Ja po prostu... Gdzie? Ja. Ryby, miam. Cicho. No, już. Dobra, Loki, gdzie ty poleciałeś? Ja jestem w specimenie. Widzisz, działeś się z kimś tam? Nie patrzyłem szczerze, bo patrzyłem na mapę, ponieważ nie pamiętam, gdzie mam taski. Nie wiem, gdzie jest kim. Tuż ja przy kiblach. Tuż przy kiblach. Nie, ja jestem głęboko. Na 90% jest to The Diri. Ale to tylko 90%. Także wiesz. Ponieważ? 90 mi wystarczy. No dobra, mnie przekonałem. Ale z jakiego powodu? No właśnie. Czekam na argumenty. Wiesz co, mijał nas, jak Vixa robiła tą rakietkę, mijał nas, biegał w kierunku specimena. Wbiegłem do rakietki. Nie. Ja wbiegłem tam do rakietki, zobaczyłem i wybiegłem w drugą stronę całkowicie. Do storage'a pobiegłem potem. Biegłeś... Tak. Dlaczego tak agresywnie chcesz wiedzieć, jakie są argumenty? Czyżbyś był drugim impostorem? Nie jestem drugim impostorem. Ja lubię wiedzieć, z jakiego powodu padają oskarżenia, a nie Vexi, bo ja tak mówię. To jest Vexi, bo tam to nie było. Nie, nie przekonali na Diego. Nie, daj się spokój Vexi. No właśnie mówię o nim. Loki, jestem ciekawy, dlaczego w poprzedniej rundzie jakoś nie chciałeś argumentów, jak mnie wygłosowywali. Bo chciałem argument, byłem Jesterem, grałem debil. Nie musisz grać. Zginęła. Dobra, zagraj The Diri. Zginęła. O nie. Co ją dawać? O jak mi przykro, Vixa, naprawdę. Teraz będzie Hunterem. O? Tak, będzie Hunterem na 100%, no. Nie wiem, ja na ciebie. The Diri później robi. Na mnie? Tak. Czemu na mnie? Na Vexiego Delvex. Wy kogoś wygłosowujecie w ogóle? Co ty się stało? No nie wytrzymam z top 10 prosecutów, to już drugi. Naprawdę, nie da się. Powiedziałeś, że na mnie Loki sam na siebie głosował. No i Delvex teraz też zginie razem z nim. Jeju. Ajajaj. Pega tu jest robiona dzisiaj.
Dzisiaj? Przecież to jest od kilku razy. Nie no, ale dzisiaj to wyjątkowo jest źle. Essa. Dobra. Ej. O, i nagle udało się to zrobić. Niech rybi mniam będzie z tobą. O, guziczek. No, chciałem sprawdzić po prostu, czy... O. Czy Delvex żyje, tak? Nie. O, ale Loki był zły. Nie zabił. Powiedzieć? Nie. Chciałem sprawdzić, czy prosekutor nie zginął. I nie zginął. Czyli Loki był zły. Chciałem Dedriego wygłosować. W takim razie, jeśli Dedri teraz zginął, no to Sheriff go zabił. Czyżby. Albo neutralka. Nie, no trochę też nie ma takiego cooldownu. Dawid mówi, że ja zrobiłem self-report. No to mek. Dobra, to skipujemy, co? Dokładnie, plus jeden, skipujemy. No dobra, no to czyli nie mamy już dwóch zabijających prosto. Aha, no to ładny skip. Przecież zaskipowaliśmy, o co ci chodzi? No dużo osób głosowało. Przecież dałem na Delvex. 4 osoby. 4 osoby zagłosowały na kogoś. Niemiło. Dobra. Cyk. Ajajaj. Dobra, inżynier wciąż żyje. Kabelki szybciutko. Do komunikacji. Kubi tak dziwnie. Z jakimś tam biegu. Dobra, wyrzućmy śmieci. O, dwa. Strasznie nie lubię robić tego. No. Super go zabił, chyba? A nie, dobra, nieważne. Jednak go nie zabił super. No po prostu się. No bo ja wychodziłem z dekontaminacji górnej, bo miałem kabelki jako ostatni task. I on nagle się na mnie wyjebał. Aha, okay. Kto się na tobie wyjebał? Dawid. Czyli Dawid był szeryfem? No, na to wychodzi. Ciekawe. Nie wiem, mógł nie być szeryfem. Może tego zabiłeś i zgłosiłeś baita. Ja. No, self-reporcik walnąłem, pomimo tego, że każdy widzi, jak wchodzę do tej dekontaminacji. Oświeciły się? Aż muszę znaleźć, czekaj, gdzie jest ten quick chat. Delvex przyszedł do mnie do elektryka. Ta? To mam bastycznie. No. Yes. Ej, a jakie dobre role mogą skakać po wentach? Inżynier. A to już poza inżynierem może skakać po wentach, dobry? Nie, raczej nie. Nie. Okay. Ej, B, czemu ty skaczesz po wentach? No bez inżyniera. Nie, bo nie słyszę. Czemu ty skaczesz po wentach? Nie udawaj, że mnie nie słyszysz. Mam inżyniera. Ja teraz naprawdę cię nie słyszę. Powiedziałem głośno i dorodnie. A jak ktoś inny niż Ivy pokazał, że skakał po wentach. No, widziałem, jak ktoś inny skakał po wentach. Jak to skakał po wentach? No to inżynier pewnie. Teraz już cię słyszę. Co chcesz? Zostaw mnie. Widziałeś, jak AB skacze po wętach? Nie. Tak tylko powiedziałem. Kubi się upewnia, czy strzelić, nie? Nachos, no, a ty gdzie byłeś? W tym momencie jestem na wejściu do weaponsów. Nachos nie zrobił. Mhm. Okej. Okay. Ale. A to my gramy z Nachosem od kiedy? W następnej rundzie dowiem, czy na pewno jest nie jest zabijającą. Siema, Delvex. Od kiedy ty to Nachos jesteś? A, czy jeśli jesteś szeryfem? Niekoniecznie. No, nie jestem szeryfem. A, no to... No to rzeczywiście, w GBN tak to by było, ale no dobra. GBN zabił bait. No bez jaj, no przecież widzieliście, jak wchodzę z tej kontaminacji, po co bym tam zabijał? Nie wiem, ale rundę wcześniej obserwowałeś mnie w weaponsach i mi się to nie podobało. Gdybym się chciał zabić w tych weaponsach, to bym cię zabił, a nie zostawił. Nie zabiłbyś mnie, nie dałbyś mi rady. Nie dałbyś mi rady. Jestem zbyt silny. Zbyt ulany. Chyba zbyt spocony co najwyżej, no. No i dwóch impostorów na mnie zagłosowało, kto by się spodziewał? Ja i Delvex.
No na to nie, wychodzi. Ja też głosowałem na Gibbana. A to trzeci impostor, no nie wierzę. Przecież było tylko dwa głosy, to jak trzeci impostor. No niewidzialny głos. Niewidzialny. Dobra. Gosiara, AB. Ale wychodzi na to, że jeden tylko jest zabijający, więc nie najgorzej. Najwyraźniej Loki był neutralką, jakąś zabijającą. Więc całkiem spoko. Vexi. Delvex. Tutaj szkoda, że nie będę widział. Ale Delvex pobiegł w kierunku za Delvexem. Okej. Okay. Dobra. Możliwe, że nie żyje już inżynier, albo mu się skończyły. No to niezły inżynier. O kurde. Mogło mu się skończyć, bo wcześniej wszystkie były wyrobione automatycznie. No dobra. A, bo tu są czemu tam limitowane. Tak biegłeś? Bo chciałem coś sprawdzić na tobie. Co chciałeś cię zabić, sprawdzić tak? Takiego? Nieważne, nie mogę ci powiedzieć, bo nie mogę się z roli wyjebać. Delvex, gdzie biegłeś z tamtego, od tego ciała? Delvex biegł ciała? Za tobą jakby, Vexi. Mi się... A gdzie on biegł niby? Bo pierw spotkałem za ciebie, za chwilę za spotkałem biegałem? Delvexa. A, no bo Vexi podejrzany jest, dlatego... Znaczy nie, biegałem. Mogłeś go nie widzieć, bo pierw minąłem Vexiego, za chwilę Delvexa. I on szedł z... Czekaj, co? Ale... Z dołu leciał, od weaponsów no, gdzieś. To. Od weaponsów, a nie od Office'a? Wydawało mi się, że on na ale kamienie przeszedł. No to ty wszedłeś na kamienie. Delvexa, to ja Delvexa a on nie przeszedł widziałem. Chyba drugą stroną, czy nie? Znaczy, nie, ja widziałem tylko, jak ty tam wchodzisz. Zauważyłem, ale wydawało mi się, ja że przez, ja wybiegałem ze specimena, biegłem do prawego reaktora i widziałem przez ścianę Nick Nachosa gdzieś tam w prawym górnym przy adminie. No tak normalnie to go widziałem. No w sumie to podejrzane no dobra, na czasach. Tak, ale chyba wiem, kto, ej, chyba wiem kto jest. Patrzcie, kot klakier klejmuje teraz, że on biegł za mną, żeby coś na mnie sprawdzić, co jest związane z jego rolą. A no. Kilka rund wcześniej on przy kilku innych osobach wentował. To znaczy, że wentując klejmował co? Inżyniera. Kiedy? Gdzie ja wentowałem? Ja nie wiem też, gdzie on wentował. Może glitch wentował. Co? Na czas, ty znikąd się tu pojawiłeś co? W grze i nagle jakiś beta gaming robi. Nie, no nie, no to na pewno no, jest kot klakier, no ale, bo albo jest ale... rolą, która coś może na ludziach robić, albo jest inżynierem. Ale przecież ja nie skakałem w ogóle do żadnych wentów. Od tego skakałeś zacznijmy. Po wentach. Nie skakałem po ale wentach. Ale tylko ty to pamiętasz, Nachos. Widział jeszcze ze mną to Hubi, ale Hubi nie żyje. Przy kilku osobach, a tylko on to widział, no nieźle. Plus chociaż, dodatkowo... Chociaż Hubi coś mówił pierwszej... o tym, że będzie chciał sprawdzić klakiera, tak? Dobrze no, pamiętam? Tak, tak, to może być. Ale tak. Kto, że... Co? No to gdyby chciał go sprawdzić, to by się nie wyjebał. Co razem nie robicie w tym momencie? W pierwszej turze też był w storage'u razem z Dedirim, który umarł. Klakier, czemu nie skipnąłeś? No dobra. I tak by wyleciał. No wyleciałby pewnie, no. A co, na jeden głos różnicy. Tutorem, że wiesz? Po prostu wiem, że nie skipnął. Dobra, lećmy do O2. O, Pixar czy nie pytaj, ciekawe. Nie mogę strzelać. Strasznie nie lubię tego tak. Jak strzelać, to można tylko na Fibiu trafił, pamiętam. A, myślałem, że... No i AB, co tam się stało? Właśnie. Nie wiem, otwierałem powinien... drzwi. Ale nie, słuchaj, ja widziałem na kamerach, jak ty wchodzisz do elektryka, więc albo go zabiłeś po drodze, albo on umarł za tobą. Co się z nim stało? On stał przy drzwiach, AB jakby próbował uciec tymi no, drzwiami. Nie, próbowałem je otworzyć. Znaczy no, AB wszedł do elektryka i potem poszedł drzwi otwierać, no ale skąd się tam koszer wziął martwy? A nie wiem, skąd się wziął. No ja widziałem tylko, jak ty był. Wchodzisz. No on leży tam, gdzie teraz ty stoisz dosłownie, ja i Gremlin. Mhm. A to nie wiem, nie mam pojęcia, naprawdę. No dobra, no, na co nawet nie jesteś? Widziałem tego killa. Ja w tym momencie wchodzę do admina, bo w specjalnym menu zrobiłem jeden toast. Admina, tak dobra, GBN, wygłosujemy AB'ego?
Ale bo kurde, no bo AB, jakby odpalił się reaktor, a AB zamiast iść go naprawić, dobra, to on po prostu poszedł na lewy seismic, nie? Major! Chodź, wygłosujmy. AB, czemu nie poszedłeś na seismic? Dobra, skończmy to. A jest szansa, że jeszcze jakiś morderca oprócz ciebie istnieje. No, albo że traitor mamy... będzie. No bo chociaż czy on był impostorem? Tylko traitor może być jeszcze chyba. Mógł być, no. Łatwo. On był wampirem z engineer. Właśnie, jak klakier skacze po wędach, a potem mówi, że to jest. O nie, ja to mi dobrą robię. Ty w ogóle nie wiesz, że to jest. Nie, ja już, bo ja się ogólnie, ten wampir miał, ma taki mały ręcz do zabijania, że nie mogłem na czosa dogonić. Nie, no, ja po prostu widzę, jak on wentuje i takie, jestem inżynierem, takie, o chuj. Biegam na to przycisku i w trakcie zmieniam je w wampira. Ale patrz! Kurwa, teraz ma moją rolę, no jakby sklejmował moją rolę. Ej, na Town of Us inżynier ma ograniczoną ilość użyć czy raz na rundę? Użycia. Okej. Okay.